Nazywam się Andrzej Szewczyk, jestem kierownikiem zespołu imienia Ludwika Łajasa z Łopusznej. W Pyrzycach znaleźliście się nieprzypadkowo. No nie, my tu są trzeci raz, byliśmy tu w 94 i 8 roku i zawsze tu chętnie przyjeżdżamy, bo to jest piękny festiwal. Zawsze tu się warto pokazać, tu ludzie fajnie się bawią, oglądają, biją brawa, podoba się im, także tu, jak ino można, to zawsze to chętnie do tych Pyrzyc przyjedziemy. Jak ino będzie, kiedy jest festiwal, to na pewno przyjedziemy. To jest. Daliście mnóstwo koncertów nie tylko w Pyrzycach, ale również i w okolicach, i w Szczecinie, i na ziemi pyrzyckiej. Jak was przyjmują? No, ludziom jednak się góralski folklor się podoba, bo temu nie chyba i stroje, i ta muzyka, i te śpiewy, także nie zdarzyło się, żeby komuś nie podobało, także myślę, że i tym razem wszystkim tutom, którzy przyjdą oglądać, no też się coś będzie się widziało. Czyli z Łopusznej przyjechaliście aż nad morze, no to tak. Bardzo dobrze. Długa wycieczka, ale bardzo pouczająca. Tyle zespołów. Tak, nawet tam śpimy w internacie, są zespoły, jest i zespół Serbii, jest i Słowacji, są i Czesi, Słowoki. Także wczoraj muzyki wszystkie razem grają, jakoś zawsze dogadamy. Takie są utwory, co każdy zna. Także wczoraj my grali, było dość około 30 najpierw nasek. Trochę później i chorwackie melodie, i słowackie, i węgierskie, także... Nie potrzeba tłumacza. Nie potrzeba. Muzyka za wszystkich tłumaczy wystarczy, także dajemy radę. Dzisiaj wystąpicie również na specjalnym koncercie, bo to trzeba przecież tych Pyrzyczan rozerwać. Oczywiście, zapraszamy wszystkich, pytamy pięknie o 20 się zaczyna chyba, my koło 10 będziemy występować, także pytamy pięknie wszystkich. Pogoda piękna, nawet jak deszcz popada, to chyba nie przeszkodzi. Nie będzie loło, będzie pogoda. A przy waszej muzyce to rozgonicie chyba wszystkie chmury. No pewnie.